pojedynek pomiędzy Flux Medical Rogoźno i Dudą Instalację był bardzo jednostronnym widowiskiem. Zawodnicy Dudy nie mieli tego dnia żadnych argumentów, a gra toczyła się praktycznie do jednej bramki. Flux do przerwy zdobył 4 gole, a po zmianie stron dołożył ich jeszcze 8. W drużynie Dudy honorową bramkę zdobył Tomasz Tecław. Hitem poniedziałkowej kolejki okazała się konfrontacja Automyjni Błysk i Pomaxu. Niewiele brakowało, a niepokonany dotąd lider tabeli mógł stracić punkty z ambitną ekipą Myjni. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana i zakończyła się remisem 2-2. Na początku drugiej odsłony meczu na prowadzenie wyszedł Błysk i sensacja wisiała w powietrzu. Na pochwałę zasługuje gra Michała Buczkowskiego, który z ogromną walecznością walczył o każdą piłkę, dając się mocno we znaki swoim rywalom. Pomax jednak kolejny raz udowodnił, że potrafi błyskawicznie odmieniać losy spotkania i najpierw doprowadził do remisu, a następnie zdobył aż 3-bramkową przewagę, kontrolując mecz do samego końca. W ostatnich minutach rozmiary porażki Myjni zmniejszył jeszcze Paweł Boruszak, jednak zabrakło już czasu, by Błysk mógł podjąć walkę o choćby jeden punkt. Po pierwszej rundzie na czele tabeli pozostaje niepokonany jak dotąd Pomax, który po wygranej z Busforiu jest coraz bliżej kolejnego mistrzowskiego tytułu. Na drugim miejscu znajduje się Flux Medical z taką samą ilością punktów co Destylacje. Flux ma lepszy bilans bramek, jednak Destylacje rozegrały o jeden mecz mniej.